Coach, your opinion about this game? Great game for us. I think we needed this game in Champions Town, in their building. We fought it very good, and I think we needed this game to pick ourselves up because we were in some slump. Mm-hmm. Trener mówi, że gratuluje swojemu zespołowi tego, że w mieście Mistrza Polski walczył do samego końca i nie poddał się. Chociaż w ich grze były momenty słabsze w ich wykonaniu. Ransie. But I think now we can be positive about the games to come, that if we play this way, we're gonna represent Legia very good. Mam jednak nadzieję, że zagramy dobrze w kolejnych meczach. Jeżeli będziemy grali tak jak dzisiaj, to powinno być dobrze. And technically we played good defense on their pick and rolls. The first half, second half, we put them too much on the line. They shot 45 free throws, most of them in the third quarter, and that put us out of rhythm a little bit. W pierwszej połowie bardzo dobrze broniliśmy akcję pick and roll. W drugiej połowie zaś daliśmy gościom zbyt często pojawiać się na linii rzutów wolnych. To było w sumie 45 rzutów. We fouled too much, and we put them on the line, and then they set up their defense. We had some problems scoring, so it took us out of the rhythm. Faulowaliśmy zdecydowanie za dużo, dawaliśmy im okazję do rzutów wolnych. Oni w tym czasie poprawili swoją obronę i to wybiło nas z rytmu. Nevertheless, I'm happy with the performance, and we get ready for another road trip. So, good luck to Stelmet, good luck to us. Thank you. Mimo wszystko jestem zadowolony z przebiegu tego spotkania i mam nadzieję, że dobrze zagramy również w kolejnym, na spotkaniu wyjazdowym. Grzegorz, twoja opinia o meczu? Tak, dobry wieczór. Gratuluję Zielonej Górze zwycięstwa, byli lepsi, wiadomo. Dziękuję również kibicom za gorące przyjęcie. Zawsze fajnie się wraca do domu, miło naprawdę. Za to dziękuję. A co do meczu? No cóż, mimo podejścia Zielonej Góry cieszymy się, że gdzieś tam, ja się cieszę, że gdzieś tam napsuliśmy trochę krwi w tym meczu. Biliśmy się, robiliśmy wszystko, co mogliśmy. Zielona była lepsza, wiadomo, mistrz. No ale gdzieś tam na pewno małe rzeczy cieszą, tak jak na psucie krwi, jak wspomniałem. Także dziękuję. I powodzenia Zielonej Górze w walce o medal. Czy są jakieś pytania? Może pana ocena tego spotkania? Fatalnie zagraliśmy pierwszą połowę od początku meczu. Nie wiem, może być w głowach zawodników był mecz pucharowy. Albo nie wiem, albo po prostu zlekceważyli, nie było intensywności, nie było agresywności. To, co musi być, żeby wygrać mecz, po prostu jest nie do zaakceptowania. 51 punktów, których Legia rzuciła w pierwszej połowie. W drugiej połowie było dużo lepiej, zagraliśmy dużo lepiej w obronie. Oprócz tych parę ostatnich minut, oni nam rzucili 30 punktów i to jest to. Po prostu pozwoliliśmy zawodnikom Legii, żeby zagrać dobry mecz. Mogę powiedzieć, że oni bardzo dobrze trafiali, w pierwszej połowie bardzo dobrze trafiali za trzy, ale to wychodziło od nas, wychodziło od naszej słabej obrony. Jak poprawiliśmy to, mieli trudniejsze rzuty, nie trafiali wiesz, tak jak w pierwszej połowie i po prostu wygraliśmy ten mecz. Dziękuję bardzo. Vlado, your opinion about this game? Hello to everybody first. We don't play good first half. We underestimate this team a little bit. Second half we put a little bit more pressure and we win. So this is only one win in a row for us. We are up now to the next games. I would like to congratulate our team of Legia. They play good game and congratulations to my teammates. Thank you very much. Vlado powiedział, że nie zagraliśmy dobrze w pierwszej połowie, że było to dopiero nasze pierwsze zwycięstwo pod rząd, bo nie mamy tej zwycięskiej serii. Myślimy już o kolejnym spotkaniu. Gratulacje dla zespołu Legii oraz dla moich kolegów z zespołu za to, że udało nam się ten mecz wygrać. Czy są jakieś pytania do naszych gości? Panie trenerze, o koszarka najpierw chciałbym zapytać, co się dzieje z tym. Nie, on po prostu jest bardziej psychicznie niż fizycznie, był zmęczony sezonem, drugi sezon, dużo grał, jeszcze w kadrze grał, jak były przerwy, także zdecydowaliśmy
żeby mu dać treningi bez hali, bez piłki, także pojechał z trenerem Adamkiem i po prostu zrobił takie treningi. Ale to jest jakiś jeszcze dłuższy okres czasu, czy też nie. Wraca normalnie? Wraca, teraz wraca. Do Murić on się nie zagrał, mimo że ponoć był w dyspozycji, też ze względu na jakieś przemęczenie, urazy? Czy... Nie, dzisiaj po prostu jak się układał mecz, mieliśmy troszeczkę problemów z polską rotacją, także to jest ten problem tej ligi, że zawsze musi być dwóch Polaków na boisku. I teraz jak nie ma koszarka, mamy problem z tą rotacją. Nie? I przez to on nie wszedł na boisko, ale na pewno w następnych meczach zagra. Ten Hernandez i Matczak mocno pana zawiedli w pierwszej połowie, bo w drugiej połowie praktycznie się nie pojawili, Matczak tylko na chwilę. Ja już powiedziałem, że zaczęliśmy ten mecz bardzo słabo, 8-0 dla Legii, początek 14-6. Nie było tej energii, która powinna być od początku meczu. Po prostu później dobrze zagrał Giecewiczus, dobrze zagrał Zamojski. W drugiej połowie do tego dołączył Kelati, Florenc. Dlatego nie było miejsca dla nich. Ale oni nie wykorzystali znowu swojej szansy, jako gdy nie ma koszarka? Kto? Hernandez. No ja myślę, że zagrał słaby mecz, że niestety to jest to, co wy widzicie, ale na treningach i to, co on może, jest coś zupełnie innego, ale po prostu widocznie ta rola wchodzenia z ławki go zablokowała i będzie mu trudno sobie odbudować, no, ale spróbujemy jeszcze. Dziękuję bardzo.